że nikt się tego nie spodziewa. Mogę śmiało powiedzieć, że nikt się, kurwa, tego nie spodziewa. Nie no, będzie grubo, dawaj Boksdel. Moi drodzy, Mateusza Murańskiego w walce z Arkadiuszem Tańculą zastąpi jego ojciec, Jacek Murański! Tak jest! Robimy to! Dajcie wielkie brawa! Czary, groźnie! Patronem drugiej części tata Jacek wchodzi do oktagonu. Z tytułem wyjaśnienia doszło do bardzo poważnej sytuacji. Otóż Mateusz doznał złamania kości grykowej w obrębie trzonu. Wydawało nam się, że to jest kontuzja barku, tam ból promieniował, ale w pewnym momencie przerwał trening. Nawet nie mógł butelki podnieść. Stała się sytuacja alarmowa, już przeciwbólówki nie działały. Pojechaliśmy na tomograf i w szpitalu w Trójmieście, w Gdyni, w szpitalu klinicznym tomograf wykazał bardzo poważną, polegającą właśnie na złamaniu tej kości grykowej, na szczęście bez przemieszczenia, kontuzji. Także sytuacja, a dlaczego tu jestem, no to za chwilę, bo miała miejsce taka sytuacja przy recepcji, która skłoniła mnie do tego, że, no, że jestem tutaj, bo nie można było nie być w tych okolicznościach, które miały miejsce przy recepcji. Została w sposób obrzydliwy zaatakowana kobieta, opluta, przez Arkadiusza Tańculę. Pani Asia. Ja nie mam nic, że zmieniasz płeć człowieku, kurwa. Nie ma nic, dobrze. Nie mam nic do tego, że zmieniasz płeć. Kobieta. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Otóż Arkadiusz Tańcula, owszem, celował we mnie, a trafił w twarz, opluł w twarz panią Asię, żonę prezesa federacji. Tak. Znaczy, człowieku... No, takie są fakty. I stoisz tutaj w jej obronie teraz. Panie Jacku, Arku, no na to czekali chyba wszyscy, bo twój konflikt, Arek, z Mateuszem, wiadomo, widzieliśmy to nawet na face-to-face, wygasł, ale po telefonie pana Jacka na face-to-face, słuchajcie, no wszystko zawrzało. Są pewne granice, których się nie przekracza. Ja powiedziałem, co zrobię, jak go tylko zobaczę. Zobaczyłem go od razu na wejściu i od razu zrobiłem to, co powiedziałem przed wszystkimi w Polsce. Tak, zrobiłeś, tylko jeszcze raz. Trafiłeś w panią Asię. Człowieku, rozmawiałem z Asią, dostała delikatnie rykoszetem. Żonę pana prezesa Pasternaka. No to jest tak obrzydliwe, tak ohydna sytuacja, tak, że... Tak jak twój wygląd, tego, kurwa, obrzydliwe to jest. Że nie można tego zostawić. Więc ja nie widzę problemu, żeby stanąć w obronie kobiety. Jak już, ja dopisuję już rycerskie jakieś, kurwa, w tym wszystkim. Człowieku, co ty odpierdalasz? Na rodzinę mi wjeżdżasz, a teraz się bronisz, że kobietę bronisz? Chłopie... Takie są fakty. Fakty, kurwa. Chłopie, mitomanem jesteś, kurwa. To jakie fakty, kurwa? To może, Boksdel, może się wypowiesz, bo wiem, że tutaj byli ochroniarze z federacji przy tym wydarzeniu. No, co pani Asia na to? Rozmawiałem z Asią. Nie wiem, co pani Asia na to. Ale no, rzeczywiście miała miejsce taka sytuacja. Zdaję sobie sprawę, że Arek chciał... Dostał, większość dostał, tam może jakiś odłamek, wiesz, jak to jest. Okay. Niestety nie widziałem na oczy, ale wiem, że była taka sytuacja. Ja nie twierdzę tego, co chciał Arek, ja mówię, jak wyszło, czyli Arek chciał, a wyszło jak zawsze, czyli trafił kobietę. No. Opluł kobietę w twarz, no. Człowieku, kurwa. Panie Jacku, jak pan traktuje te starcie? Jako zemstę za syna? Bo ja wiem, że między panem a Arkiem jest bardzo dużo negatywnych emocji i w końcu będzie upust na to, żeby po prostu z siebie je wydobyć. Ja może tak, bo tutaj słyszę, że nazywa się Piotrek Szeliga, to ja muszę po raz pierwszy w życiu powiedzieć, i to do tego mnie skłonił Arek Tańcula, po raz pierwszy w życiu muszę powiedzieć dobre słowo o Piotrze Szelidze, o którym Tańcula powiedział, z tego co widziałem na ostatnim Kejdżu, że zachowuje się w sposób charakterny, gdyż pogonił typa, który się okazał niewydolny, czyli była tam jakaś sytuacja, Dominik został zaatakowany, ktoś tam uciekał przez balkon i Piotrek Szeliga, jak to powiedział Tańcula, zachował się charakternie, czyli pogonił tego typa, który się nie umiał zachować normalnie. No to, ale jednocześnie, co ciekawe,
Więc tutaj okej, oddaję. Ja jestem w stanie powiedzieć dobre słowo, kiedy na to Piotrek Szeliga zasługuje. Kiedy nie zasługuje, to mówię jak jest. Kiedy zasługuje, mówię również. Natomiast co ciekawe, co mnie tutaj zainteresowało najbardziej. No ciebie najbardziej, to interes... ale nie przerywaj, nie? Zaraz będziesz się wypowiadał, ale nie przerywaj, bo wiesz, do czego biję. Otóż w tym samym momencie, kiedy powiedział, że Piotrek zerwał z tym typem relację, ponieważ Piotrek jest charakterny, co powiedział Tańcula? Powiedział, ale ja do tego typa nic nie mam, bo mi nic nie zrobił. Ja znałem takich, co mówią, wiesz, rozpruł się, ale nie na mnie, dobry chłopak. Jeszcze raz ci wytłumaczę, czym jest przyjaźń. Teraz ci wytłumaczę, czym jest przyjaźń, człowieku, kurwa. Bo Piotrek z szefcem nie są przyjaciółmi, są zwykłymi kolegami. I on może ma jakieś swoje zasady, jest charakterny, powiedział, że mu ręki nie bierz. A szef jest moim przyjacielem i przyjaciołom się tak wybacza. Dobre słowo dla niego, jeżeli jest charakterny. Natomiast pytanie Różowa Landrynko, kim ty w tym momencie jesteś? Jeżeli pod skrzydła przyjmujesz typa tylko dlatego, że mówisz, ja znam takie, to akurat ty tego nie zrozumiesz, ale ja znam i brzydzę się takimi relacjami typu, wiesz, mnie nie sprzedał. Dlatego nie masz kurwa nikogo koło siebie. Człowieku, czyli twój własny rodzony brat się ciebie wypiera. Ty tego i tak nie zrozumiesz, Różowa Landrynko, ty tego i tak nie zrozumiesz. Natomiast to stawia cię w jeszcze gorszym świetle, chociaż już w gorszym cię stawić nie może. Natomiast ku memu zaskoczeniu w bardzo dobrym świetle stawia Piotra Szeligę. Oczywiście. Arku, to, co się wydarzyło na ostatnim face to face, jeszcze bardziej zaogniło cię i twój gniew do pana Jacka? Człowieku, no nie wiesz, że są pewne granice, których się nie przekracza i ta granica została przekroczona. Tyle. I to już, żarty się skończyły. Dobrze, ta część na pewno będzie dłuższa, także nie martwcie się, wrócimy jeszcze tutaj do panów. Chciałbym przejść do... Na face to face padło takie stwierdzenie, że wiecie, że to nie Arek otruł wtedy Mateusza. I chciałem poruszyć ten temat, czyli w sumie ta cała spina między Arkiem i Mateuszem jest bez sensu. Ja, to jest nieprawda, to jest... Wymyślił sobie coś Tańcula na bieżąco. Ja dziwię się Bogzelowi, bo Bogzel przyjmuje taką narrację, jakby powtarza to bezrefleksyjnie, a ja się pytam, Bogzel, no jesteś człowiekiem mediów, gdzie słyszałeś taką moją wypowiedź? To jest nieprawda. To jest nieprawda. A powtórzyłeś za Tańculą, bezrefleksyjnie. To prawda, bezrefleksyjnie, ale jakby, no, rzeczywiście szedłem za słowami Arka, ale nie potwierdziłem tego w 100%, że rzeczywiście tam było, tylko tam poszło pytanie. No więc nie warto iść za słowami Arka, to powtarzam dlaczego Mateusz? Bo za słowami Arka szli też jego kumple. I też źle na tym niektórzy wyszli, bo... To dlaczego Mateusz zamilczał, a nie odpowiedział na pytanie? Ty mówisz, ja słucham. Dlaczego Mateusz nie odpowiedział na pytanie? Ja mówię, ty słuchasz. Ty mówisz, ja słucham. Ja wiem, że nie można się wiele spodziewać po gościu, który w recepcji przed chwilą w patio hotelowym opluł kobietę w twarz, więc... Ale wykonaj ten manewr i posłuchaj teraz do końca. To musimy ci jakieś imię wymyślić teraz. Rozszerzenie jest takie. Marianna? Nie idź tą drogą. I nie idź bezrefleksyjnie, tylko zawsze sprawdź u źródła. Otóż odpowiadając, nie było takiej sytuacji. A do tego, co ja powiedziałem, że niektórzy też mu wyjrzeli bezrefleksyjnie i źle na tym wychodzili. Żeby była jasność. To, że Tańcula sobie bierze sterydy, to jest jego prywatna sprawa i nic mi do tego. Ale to, że sprzedał, powiedział, cytuję, wszyscy sportowcy, których znam, a zna ich wielu, biorą sterydy. No to nie idźcie bezrefleksyjnie za Tańculą. Jeszcze uwaga. Tak, to już jestem 60. Tańcula, mam pytanie. Ty prowadzisz, przypucowałeś się, że od 2017 bierzesz sterydy i to robisz to non-topper. Ty od 2017 prowadzisz inżynierię ciała, czyli fit, odżywianie się. Pytanie mam do tych naiwniaków, którzy kupowali twoje diety przez te lata i którzy ci zrobili ci niezłą kapustę. Czy oddasz kasę za diety? Przecież ty lansowałeś zdrowe żywienie, kurczaka, bla, 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 motywacja, a twój jedyny motywator to była strzykawka i igła, jak się okazało. Dobra, jeszcze raz. Gdyby to robił prywatnie, nic mi do tego. Nic mi do tego. Ani słowa bym nie powiedział. Ale po pierwsze, sprzedał całe swoje towarzystwo. Całe, nie powiem grono, towarzystwo swoje sprzedał. A dwa... Na naiwniakach trzepał kasę od 2017 roku. Inżynieria ciała. No jak się czujecie, naiwniacy? Nie idźcie za Tańculą. Nie idźcie tą drogą, Bogzdel. Dobrze, już polecam ci to na przyszłość. Teraz damy głos Arkowi. Po pierwsze to tak, inżynieria ciała istnieje od 2015 roku. Pomogłem ponad 1000 osobom, kurwa, osiągnąć wymarzone sylwetki i mam ludzi, którzy kurwa ze mną trenowali bardzo długo, bez żadnych dopalaczy, bez niczego. To, że ja pierwsze 2 lata trenowałem na czysto... Ile osób wciągnąłeś sterydy? Jak ja mówię, kurwa, to ile osób wciągnąłeś sterydy? Stary capie.
Ile osób ściągnąłeś sterydy? I teraz, słuchaj, dopiero sam gadałeś. Ja... Ile osób ściągnąłeś sterydy? Stary capie, mówię ile ci osób, widzisz jak to jest fajnie, jak ktoś komuś przerywa? Nie, ja wchodzę teraz w twoją rolę. Ile osób ściągnąłeś sterydy? Wiesz co, twojego syna wyciągnąłem, bo mu odblok robiłem, kurwa, bo chujowo poszedł na cykl i nie wiedział co zrobić. I mu zrobiłem odblok i go kurwa ile zapytaj, osób... dzbanie jebany. Znaczy problem polega na tym, że ja nie bardzo słyszę, bo on ma taką nędzną dykcję. Wy słyszycie, ja tu, pogłos idzie, ja nie bardzo wiem co on mówi. Odpowiedź, no powiedział, że robił panu, że robił Mateuszowi odblok. Co robił? Odblok. A co to jest? Arku, ja nie wiem. Co to jest odblok? Ja nie wiem, co tam robił się, tańcula. Kurwa, syna swojego. Ja nie wiem, co tam tańcula komu robił, ale wiem, że go nagrywałeś pod prysznicem, więc może masz jakieś zmazy nocnej własnej projekcje, nie wiem. Doblok, odblok. Tańcula, ty jesteś specjalistą od sterydów. Mi nie mów takim szyfrem, bo ja nie dlatego rozumiem, co ty do mnie mówisz. Pomogłem Mateuszowi wyjść z chujowego cyklu. Pytam się, ile osób przekręciłeś na twoje diety? Inżynierio ciała. No jak naiwniacy, jak się czujecie? Kurwa, ale ty jesteś kurwa dzbanem, ja pierdolę. Bo jedno słowo nieprawdy, powiedz mi, gdzie mówię nieprawdę? Człowieku, bo nikogo nie przekręciłem, kurwa. Mam normalnie tysiące ludzi, moich podopiecznych, którzy zrobili formy bez żadnych serc. Jesteś jakiś niedojebany, chłopie? Kurwa. No nie, no jesteś niedojebany, brzmiałem, kurwa. Dobra, teraz dla jasności. Bo a propos tego, nie tylko Boxdyla zmanipulował. Jest taka postać dosyć obrzydliwa. Znaczy nie, no obrzydliwa, bo ten typ tam lżył, Różala. Michael Piszczyk, przyjaciel tańculi, silnie promowany na jego mediach. Ej, ty kurwa, wiesz co to jest przyjaciel, dzbanie jebany? Kurwa, wiesz co to jest słowo przyjaciel? Są ale... przyjaciele, koledzy, cokolwiek kurwa, znajomi. Do mnie mówił, kurwa, nie rusza przyjaciel. Mnie to. Więc osoba promowana silnie na twoich mediach. Michael Piszczyk, otóż historia jest tego typu. Jakoś w tamtym tygodniu kumpel też tańculi, pewnie teraz zaprzeczy, Marcin Najman, zrobił taką zagrywkę obrzydliwą, jakiegoś tam Ula Boya podesłał, coś tam, jak chłopak jakieś bzdury opowiadał na mój temat. Otóż uwaga, jedno zdanie. To, co zrobił ten Najman z Ula Boyem, to samo Michael Piszczyk, chcąc mi się przypodobać, robił z Dominikiem Zadorą. I co ja zrobiłem? Pogoniłem świnie. Powiedziałem, jeżeli nie masz dowodów, mniejsza o moje sympatie. Ja mogę nie lubić Dominika Zadory. To są moje sprawy, ale nie pozwolę, żeby ktoś, mężczyznę, lżył bezpodstawnie w sposób obrzydliwy. Dokładnie to, co teraz zrobił Najman, posługując się tą biedną postacią, tym Ula Boyem, dokładnie to samo zrobił Piszczyk, atakując Dominika Zadorę. A ja nie miałem wątpliwości. Pogoniłem świnię, ta świnia przeszła do tańculi na drugi dzień. I tańcula nie miał problemu, żeby go przytulić. Chociaż wiedział, co na Dominika Zadorę publikuje. Taki jesteś, chorągiewo, różowa landrynko. Ty jesteś chorągiewo, kurwa. Zdrajca. A gdzie jesteśmy? Stoimy chyba tu u tych gości kubkarzy, kurwa, nie? Zdrajco. Powiedziałeś, że już nigdy tu nie wrócisz, kurwa. I co tutaj robisz? Ludzie się kurwa, zawsze chorągiewo dogadają. Chorągiewo jebana, sprzedaj na kurwo. Ludzie się zawsze dogadają. Tak. A propos, oplułeś żonę pana prezesa. Ja nie wiem, jaka jest twoja przyszłość w tej federacji. Ludzie się zawsze dogadają, ty tego nie zrozumiesz. I kończąc, więc takie są moje dogmaty życiowe, a takie są Arka Tańculi, dla jasności. Ja tu dzisiaj przyjechałem ogłosić, że nie będzie walki mojego syna. Ja tu nie miałem się dzisiaj bić. Jak kurwa nie, jak od wczoraj dogodujemy człowieku kurwa zasady. I chłopie, najpierw jeszcze kurwa raz. Mi mówisz, że... Ja... Chłopie, kurwa, człowieku, ale ty pierdolisz teraz kotopoły. Nie jest twoja liga. Ja mam... Nie jest moja liga, bo to jest okręgówka. To też wyszło, jak będziemy razem mówić, nikt nic nie zrozumie. Jest tutaj, widzę, pan Tomasz Majewski z Fight Sportu. Okoliczności były takie. Przedwczoraj akurat robiliśmy wywiad na Skype'ie. Ja się nie narzucam ze swoimi problemami. Pan Tomasz sam zauważył, że jest problem jakiś z łokciem. Tak, jest zerwana torebka. Jeżeli można na zbliżenie, jest zerwana torebka, tak. Od miesiąca nie robimy lewą ręką nic. Ale po dzisiejszym wydarzeniu, ja tu dzisiaj przyjechałem rozmawiać, ogłosić przede wszystkim. Człowieku, jakby od wczoraj dogadujemy, kurwa, walkę z tobą, ogłosić, a ty pierdolisz. Że Mateusz nie zawalczy i przyjechałem rozmawiać. Ale ponieważ od miesiąca i żeby było jasne, Jacek Rumniak jest przeciwko mojej walce. Przeciwko. Dlatego, że mamy świadomość, że od miesiąca nie pracuję w pełni lewą ręką. Jest... Nie zerwany, jest... Już będzie wymówka, jest kurwa, uszkodzona ręka rozjebana, torebka w stawie kurwa, łokciowym. Rozjebany, człowiek, natomiast po dzisiejszych wydarzeniach i pan Tomek zapytał mnie, żeby była... Że takie okoliczności były. Pan Tomek zapytał mnie, co jest. Odpowiedziałem, nie mając jeszcze pojęcia o tym, że takie nieszczęście dotknie Mateusza. Panie Tomku, tak było?
No nie, no trener, znaczy nikt nie spowodował. No, Jacek Rumniak jest, dla mnie jest najsilniejszym gościem we Wrocławiu, zawsze nim był. Jest prawdziwym ulicznikiem i to jest cała przyjemność z nim sparować. Ja silniejszego gościa nigdy nie miałem naprzeciwko siebie. No ale to są skutki, no jak się z niedźwiedziem chce szarpać, no to są takie skutki. Ale do czego dążę? I przypadkowo to wyszło, kiedy jeszcze nikt nie myślał, że się tak nieszczęśliwie wydarzy Mateuszowi. Otóż na pytanie redaktora pokazałem mu tą rękę, żeby nie było. Sprawa z Mateuszem wyszła wczoraj. Wczoraj był zrobiony tomograf. I dzisiaj przyjechałem ogłosić, że Mateusz nie walczy i przyjechałem rozmawiać, bo chcieli mnie namawiać na walkę. Ja bym tej walki nie wziął, gdybyś nie opluł kobiety. Więc teraz powiem ci tak. Tak, przeważyło się, tak. Z jedną kobietą, ręką... Tak, przyznaj teraz, że całą Polską ręką, jesteś kobietą. Z jedną ręką ja... Nie, młodoj mógł mieć rację w sumie, jak ty jesteś kobietą. Z jedną sprawną ręką ja, 22 lata starszy od ciebie, tak, wychodzę do ciebie, tak. Natomiast od razu powiedziałem na moich warunkach, bo ja się szykowałem na Marcina Najmana, czyli na Kluskę, więc to jest tak, jak mi powiedział Jacek Rumniak, który mi odradza tej walki. Ja ci oddaję, ty jesteś hard, ty jesteś sprytny, ty jesteś Likaon w walce. Więc to jest tak, jakbym szedł polować na, nawet nie na zająca, na królika, a nagle się okazuje, że muszę się ścierać z hieną. Więc oczywiście, więc tą hieną jest Tańcula, więc to jest dużo, dużo większe wyzwanie niż Marcin Najman oczywiście. Więc miałem mieć Marcina Najmana i ta kontuzja by mi z Najmanem nie przeszkadzała, tym bardziej, że jeszcze do tego jest kontraktowo 29 stycznia, jest ponad 2 miesiące. Natomiast okoliczności dnia dzisiejszego spowodowały, że tak, złożyłem podpis i powiedziałem Rafałowi Pasternakowi, za to, co Tańcula zrobił twojej żonie, tak, wychodzę z nim. Na moich warunkach. Czyli rzymska klatka, a czy my możemy żebyś nie miał gdzie, zapytać rzymska o klatka, żebyś nie miał gdzie uciekać. I nie pozostawiłeś mi wyboru, tak. Więc tutaj emocje zadziałały. Człowieku, wyboru to ty mi nie pozostawiłeś, jak mi najechałeś na rodzinę. W tym momencie to nie jest biznes. W tym momencie to nie jest biznes. To jest moja decyzja, tak? Wychodzę z jedną ręką do ciebie. Człowieku, o lasce wyjdź nawet, kurwa. Znaczy, prawda jest taka, że faktycznie decyzja o przyjęciu walki przez pana Jacka na chwilę przed drugą konferencją, drugą część konferencji. No ale nie gadaj, bo od wczoraj rozmawiamy o tym. Ustalaliśmy zasady, że kurwa podjęta, jedna runda, że kurwa bez ale została podjęta, pięści, klatka 4x4 zespawana z drutów. Nie przerywaj również Wojtkowi, ja wiem, że co jest tobie nie na rękę, ty ciągle każdemu przerywasz. Chodzi mi, przerywasz mi, ale nie przerywaj Wojtkowi, który przecież jest mózgiem tutaj tej operacji, więc chyba wie lepiej od ciebie. Propozycja padła wczoraj do pana Jacka, ale pan Jacek się zastanawiał, dzisiaj trwały rozmowy i dzisiaj ostatecznie przed drugą częścią, dosłownie chwilę przed, została podpisana z dokładnie prezesem 6 minut przed moim wejściem tutaj. Dokładnie. Natomiast mam taką informację od Jacka, że jeżeli by nie było rzymskiej klatki, to Jacek by nie stanął w moim narożniku, bo mi to powiedział mi, że po prostu odradza mi tą walkę, żeby w to nie wchodzić, bo no uświadomił mi, zresztą ja się z nim zgadzam, ale tu zagrały emocje, natomiast przekazałem Jackowi, że wchodzimy w rzymską klatkę i w rzymską klatkę z nim wejdę nawet z jedną ręką. Chciałem poruszyć jeszcze temat z waszego face-to-face'a, ponieważ tam Arek bardzo uniósł się na słowa, powiedział, że obraził pan jego rodzinę. Mateusz tak jakby od tego... Proszę, bo już no bo szkoda wiadomo, o co chodzi. A w jaki sposób? Ja odniosłem się do tego, co za pośrednictwem, Konrad Niewolski w sposób obrzydliwy atakował mnie za pośrednictwem, bo on jest niezasięgowy, za pośrednictwem mediów Arkadiusza Tańculi. Ja powiedziałem tylko i aż, że skoro Konrad Niewolski, który obwołał się oficjalnie bratem Lucyfera, ma kontakt z zaświatami, no to niech Arek, skoro tak jest z nim bardzo zaprzyjaźniony i tak wykorzystuje swoje media, żeby Konrad Niewolski żył mnie i moją rodzinę, mnie od najobrzydliwszymi określeniami, jakie może, jestem ofiarą najobrzydliwszego hejtu, jaki w ogóle był w historii, może nawet nie polskiego, ale w ogóle chyba światowego internetu, ponieważ byłem obrzucany przez Niewolskiego za pośrednictwem, wiem, że prawda boli, za pośrednictwem Arkadiusza Tańculi, jego mediów, byłem określany jako pedofil, moja żona jako pedofilka, zbrodniarze, handlarze dziećmi, to wszystko działo się za pośrednictwem mediów Arka Tańculi. Ale co ciekawe, kiedy zdrajca zdradził zdrajcę, kiedy Tańcula zorientował się, że zasięgowo mu to nie pasuje, co zrobił?
usunął filmiki, materiały z niewolskim i to i udzielił wywiadu. Na pytanie dziennikarza odpowiedział. Dziennikarki, ale ty jesteś, kurwa, na pytanie dziennikarki są na moim profilu. Stevie Reklama odpowiedział. Panowie! Panie Jacku, chwilę musimy zrobić przerwy. Chwilę. Rozluźnimy atmosferę. Skończę. Zdrajca zdradził zdrajcę. Niech to będzie live motif. Na pytanie dziennikarki, dlaczego materiały Niewolskiego nie są na twoim Instagramie, powiedział, bo mi obcinało zasięgi. Landrynka różowa. Wszystkich przyjaciół by zdradził. Zdrajca zdradził zdrajcę. Ten typ tak ma. Dalej ci tłumaczę, kim są przyjaciele, to po pierwsze, kurwa. Ja wiem, że ty nie wiesz, co to jest zawartość przyjaciół, bo nie masz przyjaciół, kurwa. Jak ciebie się nawet rodzina wypiera, chłopie. To po pierwsze. Po drugie, co robisz z ludzi idiotów, że nie zrozumieli, o co chodzi, kurwa, że tam powiedziałem o problemie alkoholowym. Panowie, chwilę ciszy, panowie. Czekaj, bo to jest ważna rzecz, którą teraz powiem. A może opowiesz kim, na co umarł wujek Władek? Co się stało? W wieku 35 lat, na co, no? Na chorobę alkoholową. Zaraz do tego wrócimy, panowie, z całym szacunkiem również do osób, którzy siedzą tutaj. Proszę bardzo. Hubert, chciałem tylko na rozluźnienie tutaj oddać głos. Tak, powiem ci tak. Odnośnie tych sterydów, które zarzucasz Arkowi, to sama strzykawka nie zarzucam, pomoże. Dla jasności. Ale nie, nie zarzucam. Nie zarzucam. Powiedziałem, gdyby on brał, to jest jego sprawa, ale on sprzedał całe swoje środowisko. Tu o to chodzi. Tak, tylko tyle. Tak. Po prostu, żeby na niego uważać. Kto jest wokół niego, tak, jest dotknięty kłamstwem bądź pomówieniem. O tak, to mi chodzi. Tak, ale powiedziałeś, że sterydy, jeszcze raz sterydy. Sport zawodowy rządzi się swoimi prawami. Jeśli chodzi o sporty sylwetkowe, to Piotrek tutaj może się też wypowiedzieć. I dieta to jest podstawa. Jeśli on sprzedawał dietę, to Piotrek też ci to powie. Dieta w sportach sylwetkowych to jest podstawa, nie strzykawka. To po pierwsze. A po drugie, to już tak ode mnie, przestańcie czepiać się rodzin. Bo rodzina to jest rzecz święta. Przestańcie, brawo. Bo słyszałem ostatnio oglądałem na YouTubie twój wywiad z Marcinem Najmanem. No strasznie słabe było te ślepaki, bo teraz co czuje ta jego córka? To po pierwsze, a po drugie tutaj no też Arka matki się czepiać. A moja żona to jest moja rodzina? No pewnie, że tak. No właśnie. Została na jego mediach nazwana pedofilką i zbrodniarką. Chłopie, broń jej. Która sprzedawała dzieci na organy. Która sprzedawała, tak, to jest na jego mediach. Przez Konrada Niewolskiego upublicznione, no więc... Wiesz, nie... Człowieku, ale pierwszy, ty pierdolisz, mitomanie. Niech każdy zobaczy, kto pierwszy rzucił kamieniem. No tak, ale to jak on powie, że to jest, nie wiem, że twoja żona jest taka i taka, to ty musisz odbić piłeczkę i powiedzieć coś jego matce? No podnieś łapy do góry, idź do niego, jak go zobaczysz i tyle. Ja skończę wątek. Ja powiedziałem, że z racji przyjaźni z bratem Lucyfera, z Konradem Niewolskim, może powinien zorganizować w Tomaszkowicach seanse spirytualistyczne. Ja nie wiem, ale powiem ci, że gdyby to tyczyło mojej mamy... Ale co to... tu jest o mamie? Bo on, nadinterpretuje. To uderz w stół, nożyce się odezwą. To jest jego projekcja. On usłyszał to, co chciał usłyszeć, a nie to, co ja powiedziałem. Tyle. To jest jego projekcja. To są jego demony. Nic mi do tego. Ja żartobliwie powiedziałem, żeby z bratem Lucyfera spirytualistyczne, wiesz, to wywoływanie duchów, skoro jest brat Lucyfera, ma dostęp do zaświatów, no to i skoro są w takiej komitywie, to niech kręcą film o seansach spirytualistycznych. Spirytualizm. A to, jak on to odebrał, to jest jego sprawa. Uderz w stół. Tyle. Nożyce same się odezwą. Się odezwały. Nic mi do jego spraw. Tyle. Nie wiem, nie kumam tego, co mówisz. Ja tylko uważam tak, gdyby to poszło o moją matkę, to Nikola z chłopakami nie byłby w stanie mnie zatrzymać. No. A teraz proszę powiedzieć. Przygotowuje się u Andrzeja Kościelskiego, tak? To kto? No, Krzysiek. A! No to biorąc pod uwagę to, co mówił mój ziomeczek Marek Garmulewicz o umiejętnościach trenerskich Andrzeja Kościelskiego, no to przepraszam, mimo że z wielką sympatią do ciebie, jeżeli jest pod okiem Andrzeja Kościelskiego, to jeżeli miałbym wolny szmal, no to bym postawił na podopiecznego Andrzeja Kościelskiego. Biorąc pod uwagę to, jakim respektem darzę naszą legendę zapasów Marka Garmulewicza. Garmulka, pozdrawiam, Mareczku. Jest dobry kurs, a tam słyszałem, że jesteś bardzo majętny, domy, baseny, stawiaj. A właśnie, no tak. Mówię całkiem poważnie.
Mówię całkiem poważnie. Jeżeli jesteś pod opieką Andrzeja Kościelskiego, to stawiam na ciebie. No mówię jak jest. No. Ale przy całej sympatii dla twojego przeciwnika. Bądź przecież nie wroga, jesteście kumplami. To jeżeli miałbym stawiać szmal, no to w tym momencie stawiam na ciebie, jeżeli masz takiego trenera. Ja pozdrawiam również trenera Andrzeja. Czekamy na kolejne wywiady. Krzyczy w pana stronę. Wyrażę się, ja tam do końca też nie słyszę, bo mam ucho, ale chyba w złych opiniach. A co pan by powiedział w przyszłości na walkę również z Piotrkiem? Niech krzyczy. Może wykrzyczy. Może wykrzyczy. Ja już powiedziałem, bo jeżeli jest dobre słowo, to mówię o nim dobre słowo. Nic to nie zmienia jakby całokształtu, ale niech krzyczy, może wykrzyczy. Na razie jest 20. walka podpisana last minute, właśnie przed chwilą, wiesz... I tyle, no. Co ja mam co mogę więcej powiedzieć? Ten nikt to jest jeden prezes, drugi prezes, trzeci prezes, czwarty prezes. Więc kto jest nikt? Właścicielu Hiltona, kto to jest ten nikt? Nie wiem, czy to jest słychać na streamie, ale naprawdę Piotrek tutaj leci grubo. Arku, chciałem dać ci wypowiedzieć się na moje poprzednie pytanie, na które w sumie już... Słyszę, ale jego nie słyszę, bo mógł mi przetłumaczyć. Co mam pokazać do kamery? Pięści, bo ja tutaj zerkam i pan ma strasznie... kostki. Tak proszę pokazać, nie do mnie, tylko ten do kamery. Wszyscy widzą. Panie Jasku, skąd takie pięści aż sine? Pan dużo trenuje na gołe łapy, czy jak to wygląda? No, mamy z Jackiem taką zajawkę, no, z Jackiem Rumiakiem, no to trenujemy ostro. Jaką zajawkę? No, solidny trening. Dlatego prawa, bo w tej chwili lewa jest nie jest obciążana lewa, ale trenujemy tak, żeby bolało. O, a mam w sumie pytanie do Arka. Arku, ty myślisz, że słyszałeś różne historie o tak jakby legendach pana Jacka? To właśnie chyba fajnie, że wreszcie ktoś tą legendę sprawdzi. Mateusz według mnie był na pewno trudniejszym zawodnikiem, choćby dlatego, że ma już jakieś doświadczenie. Zrobił kilka walk i miałem z nim walkę. Widać, że ma charakter. Tutaj nie wiadomo, czego się można spodziewać. Więc tak dla mnie to jest i tak łatwiejsza walka. A nie boisz się, że stanie się to samo, co ostatnio? Tutaj myślę, że są jeszcze gorsze emocje niż do Mateusza. Wiesz, nie, o czym mówię? Nie, zupełnie. To nie ma znaczenia, że się zmienił jeden czy drugi. Stary, ja już jestem w ogóle innym zawodnikiem, na innym poziomie, współpracuję z psychologiem. To, że tutaj teraz trochę podkręcam, no to wiadomo też, trzeba zrobić jakieś dymy. Po drugie, no kurwa, jak ktoś ci wjeżdża na rodzinę, to nie można sobie dawać, ale do walki wychodzę. Chłodna głowa i będzie kabibib. Co będzie? Zawsze. Niekoniecznie pod sprzętem. A co ogólnie, właśnie, a skąd pomysł też na takie właśnie, że ta klatka rzymska, że łokcie, znaczy łokcie to wiemy, no bo wszyscy widzieliśmy ten filmik z pana treningu, Krav Maga, tego ma się bać Arek? Nie, skąd pomysł? Mieliśmy gorącą linię, ja powiedziałem, Jacek Rumniak powiedział mi, żebym nie brał tej walki pod żadnym pozorem, po prostu, bo tak jak mi powiedział, jak wyszedł temat, faktycznie wczoraj padło zapytanie ze strony tutaj prezesów, czy wszedłbym w miejsce Mateusza, była odmowna odpowiedź. I to nie chodziło o kasę. Bo kasa była, kurwa, no bardzo dobra, no co tutaj mówić. Chodziło o to, że ja, jak Jacek mi uświadomił, żeby tego nie brać, ja się szykuję się, właśnie takiego porównania użył, do polowania na zająca, nawet nie na zająca, na królika, no na ociężałego królika, jakim jest Marcin Najman, więc dodatkowo jeszcze jest ta kontuzja łokcia. I uświadomił mi, że to jest tak, jakby iść na polowanie na zająca, a wychodzi z lasu hiena bądź likaon. No, to jest nieporównywalne. Tam jednak mamy do czynienia z drapieżnikiem. No co by nie mówić, Tańcula jest 22 lata ode mnie młodszy, jest w treningu, pokonał ostatnio mistrza fejmu Malczyńskiego, gościa, który ma w Brazylianie purpurę, więc bardzo wysoko zaawansowanego. Uwalił go jednym strzałem. Ja jestem bez jednej ręki, więc dlatego Jacek powiedział mi, że żeby pod żadnym pozorem nie brać walki w oktagonie, jeżeli już, to tylko rzymska klatka. Czyli klatka 2x2 stanęło tutaj na tym, że... Bo myśmy się tylko sprawy techniczne teraz rozeszły, bo nie chodziło o kasę. Kasa była wczoraj zaproponowana i myśmy odrzucili tę propozycję. Klatka 2x2. Tutaj technicznie mi to rozpisano.
rozpisali mi prezesi, że 2 na 2 nie, jest techniczna możliwość wydzielenia klatki 3 na 3. Okej, niech będzie 3 na 3, wchodzimy w to. Pytanie do Jacka Murańskiego. Stoję obok z Maćkiem Turskim i wbiliśmy sobie w telefon klatka rzymska, bo my się zastanawiamy, jak ta klatka wygląda, Jacek. Możesz wytłumaczyć? No to jest niespodzianka, tutaj prezesi ją zwizualizują. Będzie dobrze, będzie zaskoczenie. No, ale tak będzie jak w dawnym Koloseum. No. Ale to jest nawiązanie właśnie do tradycji. Tak jak gladiatorzy w Koloseum. Tak, bo po Koloseum biegali tam za lwami, za dzikimi zwierzętami, a kiedy wychodzili naprzeciwko siebie, to przecież nie biegali po całym Koloseum, tylko była klatka rozstawiana. Jacka Tańcule już trochę znam. Jak o tym mówisz, to patrzę, że w jego oczach jest niedowierzanie. To jak ty na to reagujesz, że wystąpicie w klatce rzymskiej? Ja chyba nawet nie wiem, na co ja się zgodziłem. Ja się po prostu zgodziłem, żeby zawalczyć i tyle. Ale stworzyłeś nową postać, Jacek Tańcula. Przejęzyczyłeś się. Nie, to śmieję się. Słuchajcie, ktoś ma jeszcze z mediów jakieś pytanie? Siema, Mateusz Miściewujewski, MMA Bądź na bieżąco. Ja mam pytanie do pana Jacka. Chciałem się zapytać. Przepraszam, Mateusz, jak? Miściewujewski. Mój brat. Brat. Chciałem się zapytać o Konrada Niewolskiego, który, jak wiadomo, szykuje na pana pewien materiał i też no, mocne słowa lądują pod pana adresem ze strony Konrada. I czy chce pan wyciągnąć jakieś konsekwencje z tego? I czy wie pan, co szykuje Konrad Niewolski? Nic nie szykuje. Konrad Niewolski opowiada, że szykuje, to rozróżnijmy. To opowiadać można wszystko. Nic nie szykuje, bo nie ma czego szykować. Ale ja przypomnę, że jego platformą jego, dla jego rozgłosu, nadania tym obrzydliwościom rozgłosu, są media Arkadiusza Tańculi. No tyle, więc nic nie szykuje Niewolski. Nie ma co szykować. Tam nie ma grama prawdy. Tańcula miał tego pełną świadomość, ale wpuścił wariata do siebie, ponieważ mu to pasowało. Chodziło o zniszczenie mojego syna. Słuchajcie, sprawa jest taka. Tańcula zaprosił do Boxdela na face to face przed walką z Mateuszem Konrada Niewolskiego. To była inicjatywa czyja? Czyja? Przecież nie Boxdela, tylko Tańculi. Po co to zrobił? Jeżeli Mateusz usłyszy i cała Polska usłyszy, że jego stary jest pedofilem, a propos rodziny tutaj, kolego, bo teraz do ciebie się zwracam, a propos obrony rodziny, Tańcula z premedytacją chciał wytworzyć sytuację, żeby cała Polska usłyszała, że Jacek Murański jest gwałcicielem małych dziewczynek i pedofilem. Chodziło o zniszczenie psychiczne Mateusza. To zrobił Arkadiusz Tańcula. A propos, ja też jestem rodzina i mój syn to też jest rodzina. Dobrze, ja wiem o tym. No właśnie. Tylko takie odbijanie piłeczki. Nie ma żadnego odbijania. Ale ja wyjaśniłem. To trzeba było podejść do niego, podnieść łapy do góry i to wyjaśnić. Zaraz. To jest misterna gra Tańculi. To Tańcula zrobił ten ruch. Więc z premedytacją to zrobił. Z premedytacją. Więc tyle w temacie. No. Kolejne pytanie od mediów. Cześć wszystkim, Julia Przeciw. Że Mateusz brał środki dopingujące. No i chciałbym zapytać o pana formę. Czy pan trenuje sporty walki pod tę walkę, czy to jest tylko Krav Maga, która jest systemem walki? Dobry Samarytanin Arkadiusz Tańcula. Ilu tak osobom pomogłeś? Wielu osobom. Każdy, kto się do mnie zgłosi, ma taki problem, to mu pomaga. Pod Blokowiczu. Tak, jesteś takim pogotowiem krakowskim, alarmowym dla... Nie tylko krakowskim. Stałe polskie ludzie do mnie piszą i pomagają mi w takich sprawach. Hipokryto, inżynieria ciała, fitness. No nie mam słów na określenie tego. Chyba za dużo tego soku z buraka pijesz, bo kurwa stałeś się burakiem, człowieku. Sok z buraka jest okej, okay. Słuchajcie, promujcie polski przemysł. Sok z buraka jest okej, okay. Natlenia, Wiktoria Cymes, producent soków z buraka, również między innymi polski kapitał, polski przemysł. Promujmy polskie, bo to jest nasze. Ja wypromuję swoje polskie ubrania, które sam szyję, Inhuman, zapraszam Inhuman Shop, to wszystko zaprojektowałem, ja szyte jest w Polsce, w Bielsko-Białej, w naszym zakładzie. Dobrze, z racji tego, że jeszcze Krzysztof chce zadać jedno pytanie, Krzysztof, jedno pytanko na zakończenie. Ja chciałem zapytać, czy przypadkiem występy pana Jacka Murańskiego oraz Mateusza Murańskiego, w zasadzie to jest, przepraszam, że szczerze przerwę, pytanie zarówno do włodarzy, jak i do pana Jacka. Czy występ pana Jacka, jak i pierwotnie Mateusza, nie działa gdzieś przypadkiem na zasadzie barteru, no bo wy gdzieś w okolicach Maja spotkaliście się na drodze prawnej przez to, że Mateusz stoczył walki w konkurencyjnych federacjach i stąd pytanie, czy jakby federacja nie dostała zniżki zamiast na wasze usługi, zamiast wymierzyć wam karę, czy to działa na jakiejś zasadzie barteru? Nie.
ja zabiorę głos. Ta sprawa zostanie między federacją a panem Jackiem. Wszystko zostało wyjaśnione. Panowie się dogadali na drodze, po prostu taki dżentelmeński, także chciałbym tą sprawę oddalić. Dzięki. Ja bym chciał jeszcze podziękować